Cześć, witaj serdecznie. W tym krótkim nagraniu pokażę Tobie, w jaki sposób używać czatu GPT, sztucznej inteligencji na telefonie całkowicie za darmo i bardzo prosto. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna nam będzie oficjalna aplikacja Bing Microsoftu, którą oczywiście ściągniemy czy to na Google Play, czy tutaj już mam napisane Bing, czy na App Store. Tutaj ja oczywiście już mam tą aplikację zainstalowaną, także ja mogę ją otworzyć, ale zanim otworzę, sprawdzę, przed ściągnięciem, czy to jest oficjalna aplikacja Microsoftu, trzeba to zrobić. Robimy otwórz i to nic innego jak zwykła przeglądarka nam się tutaj otwiera z funkcjami właśnie sztucznej inteligencji. I nas interesują dwie funkcje, które znajdziemy na dole. Jedna to jest właśnie na środku, taka kolorowa ikonka Copilot. Jeżeli tutaj sobie naciśniemy właśnie ten guzik, to przechodzimy do czatu GPT-3, tu jest czat GPT-4, możemy sobie włączyć. Ja tego nie włączam, ja jak włączyłem raz, zauważyłem, że ten czat wtedy jest wolniejszy, ale bez włączenia czatu GPT-4 naprawdę bardzo fajnie to działa. Tutaj możemy sobie zadać już pytania gotowe, przygotowane, ale ja już przygotowałem sobie takie pytanie na potrzeby tego nagrania i to jest pytanie, które mogę sobie tutaj wkleić. Od razu napisz post zachęcający, post sobie zrobimy jeszcze. Tak jest. Post zachęcający do wzięcia udziału w wyzwaniu online wirtualny sprzedawca.pl. Zobacz, nie podaję mu w ogóle żadnych szczegółowych informacji, tylko wpisałem mu adres strony internetowej. On sobie ściągnął już od razu, że w ciągu 14 dni można stworzyć wirtualnego sprzedawcę, który będzie pozyskiwał dla Ciebie do 25 klientów każdego dnia. Wyzwanie to idealna okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą na luzie i bez wciskania sprzedawać swoje produkty i usługi w internecie. I tak to jest, rzeczywiście na tym to wirtualny sprzedawca polega, jest to moje wyzwanie online i to jest przygotowany post, który mogę już wkleić gotowy do reklam. Oczywiście go można rozbudować, można mu zadawać jeszcze kolejne pytania, można dać mu łapkę w górę, łapkę w dół, on wtedy poprawi, możemy to sobie skopiować lub przesłać dalej. To jest pierwsza opcja tej aplikacji. Druga opcja to jest tworzenie obrazów i tutaj w ogóle nie potrzebujemy się logować do konta Microsoft, ale jeżeli wyjdziemy sobie i przejdziemy tutaj w aplikację i klikniemy w jedną z nich, to jest oczywiście więcej możliwości, możesz sobie tutaj pobawić się w te różnego rodzaju aplikacje dostępne, ale jeżeli chcemy tworzyć obraz, to już tutaj dostaniemy informację, że trzeba zalogować się na swoje konto Microsoftu i mamy tutaj taki piorun, prawda, taką ikonkę 15 kredytów, jak one się skończą, to wtedy obrazy będą generowały się wolniej, tak? I możemy tutaj na przykład wpisać sobie, nie wiem, narysuj kobietę 25 lat na plaży z pieskiem, tak? Na przykład pierwsze, co mi tam do głowy przyszło. O, no to już chyba zostało stworzone, czy jeszcze nie? No bo chyba nie. Tak, aplikacja nam już przygotowała dwa projekty i one po prostu w takim albo rysunkowy, albo bardziej zdjęcie. Ja oczywiście na potrzeby tego nagrania podaję takie przykładowe rzeczy, ale możemy tutaj już wyszedł nam piesek, tak, możemy się tym po prostu dalej jeszcze bawić. Mamy teraz już 14, było 15 kredytów. Możemy ten obraz sobie udostępnić, możemy jeszcze go dopracować. Także tutaj możesz też właśnie tworzyć bardzo piękne i fajne grafiki. Całkowicie za darmo, tylko oczywiście czas oczekiwania będzie troszeczkę dłuższy, jeżeli przekroczymy te kredyty, które tutaj mamy, tak? Także powodzenia, życzę Tobie serdecznie, dobrej zabawy z aplikacją Microsoft Bing.